Rozdział 16. Książki Czcibora: Lach do Lacha. Czym są resety? Czyli bądźmy gotowi na wielkie odwirowanie ustawień historii. Wielu z nas nurtowały pewne dziwne drobiazgi w religii albo historii, a jednak Przechodziliśmy nad tym do zwykłego biegu spraw, ponieważ czynili tak wszyscy wokół. O ile przypowieści biblijne zgrzytały dość mocno w niejednej rozsądnej głowie, to już historia została dla mas poukładana z większym sprytem i starannością. Nawet jeśli wrapowało nas powiedzmy, jak możliwym było dla małej Anglii podbić pół świata. w tym taką potęgę jak Indie, to system programował przyjmować pewne rzeczy jako fart i geniusz jednych dowódców, a słabość i niefart drugich. W przypadku przewagi, taktyki i technologii ukryto drugie dno. To nie ludzie decydowali o końcowych wynikach wszystkich kluczowych konfliktów Ziemi. W każdym razie nie ci ludzie, którzy byli stroną w konflikcie i nie tylko ludzie. Narody świata wkrótce będą musiały zmierzyć się z kolejną rozbiórką tego, co dokładało do niedawna do kompletu poczucia stabilności i porządku rzeczy. Z całkowitym odfałszowaniem historii. Nie będzie to łatwa próba sił dla tych, którzy nie mają świadomości statusu okupacji świata i rozpadu struktur Matrixa jako konsekwencji drgań wszechświata. Jeśli upada autorytet i wiarygodność urzędników, kapłanów, medyków, naukowców, nauczycieli, a potem nawet dzieje ojczyste, i w ogóle znana wszystkim wersjach historii świata, to zdezorientowany człowiek traci poczucie oparcia i może doznać depresji. Tak zmasowany rabunek dokonany w jednej chwili i na kimś, kto odrzucał wszelkie podsuwane mu szanse przygotowania, można porównać do zapadnięcia się ziemi pod nogami. Przypominając, jest to duży wstrząs dla częstotliwości. Naszego ciała. Dla ludzi świadomych, zaangażowanych w niezależne badanie rzeczywistości i odrzucających autorytety systemu kompromitacja kolejnego z nich jest tylko oczekiwanym stadium i nie wnosi dyskomfortu, a wręcz umacnia. Ludzkość to fraktal źródła, zatem czyni to, co źródło obserwuje. Odczuwa i projektuje. Jest w ciągłym, upajająco nieskończonym rozkwicie. Odczuwanie odżywia, projektowanie odżywia, rozkwit wznosi tak ująłbym nasz cud istnienia. Tymczasem istoty oderwane od źródła nie mają szans na rozkwit, ani tym samym wzniesienie, a przy tym mają tak wygórowane ambicje. Jak kłopoty z odżywianiem się i samodzielnym projektowaniem. Potrzebują do tego zmanipulowanych istot, które pozwolą się podejść, zdegradować swoją czujność, świadomość i wolę, a tym samym pozwolą sobie obniżyć poziom połączenia ze źródłem do poziomu dużo niższego, ale niezbędnego dla podczepionych rabusiów. Tak powstało niewolnictwo. Ludy rdzenne ziemi. Przyjęły programy przytępiające ich boskie zmysły i najwyższe walory swego pochodzenia, godność i status kreatorów. Mot ludzi, zamiast pozostać skupioną, wyłącznie na projektach życia i gwarantowaniu nienaruszalnego, nieprzerwanego rozkwitu, w dużej części została przekierowana na demoniczne projekty ukrytych drapieżców. Oderwani od źródła tylko tak mogą realizować swoje cele i potrzeby nie własną magią, której samodzielnie nie uaktywniają, lecz naszą, źródłową. To właśnie jest czystym diabelstwem, najwyższą perfidią taktyczną. Dramat istoty świadomej swej niewoli jest wielki, ale czy dramat istoty nieświadomej tego statusu i wprowadzającej do niego swoje potomstwo jest mniejszy? Ludzi lub osadzonych, klony i hybrydy, które wypełniają instrukcje okupantów ziemi świadomie czy nieświadomie, można porównać do żandarmerii obozowej. Wszystko, co stanowi instalację tego obozu, skręcone jest śrubami kłamstwa. Kościoły, akademie, szpitale, laboratoria, urzędy, media. Przyjmując to do wiadomości, trzeba nam szykować się na weryfikację wszystkiego, w tym ustalonej przez zapisy systemu historii. Nie oznacza to, że nie warto przeglądać przekazów i artefaktów, bo starożytne dziedzictwo Lechitów i Słowian jest niepodważalne i podpiera naszą siłę w tym czasie przeobrażenia. Konieczny jest z kolei dystans i założenie, że następny dzień może zmodyfikować wedę i część artefaktów, które do tego momentu zdawały się pewne. Dotyczy to działań, osiągnięć ludzi, intencji tych ludzi i nie tylko ludzi. Nie dotyczy natomiast esencji, wartości, które nieodmiennie przenoszą nasze dusze przez pola doświadczeń czyli miłości, wdzięczności, serdeczności, radości, więzi rodowych mocy kreatorów. Spojrzawszy na to w ten sposób, przejdziemy z powodzeniem wszystko. Jaki cel miały resety? Były przecież zwielokrotnionym w zniszczeniu i skutkach działania wojennym. Cel był zawsze ten sam: złamanie kręgosłupa ludzkości, kolejny raz, odrodzonej i powstałej zbyt wysoko, w poczuciu siły, Pozyskiwaniu dobrostanu, w świadomości spraw wszelkich, każdy reset uderzał w obszary, gdzie konwencjonalne, ustawiane wojny nie niszczyły należycie potencjału, na przykład w twierdze wolnych słowian. Każdy reset zatwierdzano w chwili, gdy ludzie uzyskali istną boskość kreowania swej rzeczywistości, źródła wolnej energii. Tak piękną, jak zasilającą życie architekturę, pełnię zdrowia, siły i harmonii rodów. W ten sposób utrzymywano kontrolę nad mieszkańcami Ziemi. Jako dawcami swych zasobów, energii, surowców, manipulowanej mocy sprawczej. Reset to jeden ze środków utrzymy utrzymania niewolników poddanych sterowanej ewolucji. I tak dalej, kochani. Nie będę dzisiaj czytał wszystkiego resztę znajdziecie w tym rozdziale książki Czcibora. Pozdrawiam i polecam Wedamir.